Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na zajęcia dla najmłodszych, czyli nasze baby dance. Mam nadzieję, że dzisiaj ze mną potańczą nasze maluszki. Jeśli ktoś już będzie tutaj ze mną, to bardzo proszę o jakiś znak. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy zaczynać nietypowo, dlatego że nie zaczniemy sobie od razu od tańczenia, ponieważ dzisiaj zabieram wszystkie nasze dzieci, które będą tańczyć w podróż dookoła świata. Słuchajcie, już się troszkę nam znudziło siedzenie w domu, przynajmniej mi. Podejrzewam, że większości osób też się już troszeczkę znudziło siedzenie w domku cały czas, więc dzisiaj wybierzemy się w podróż dookoła świata. Widzę, że Kornelka już jest super. Pozdrowienie dla Kornelki. I słuchajcie, żeby wyruszyć w podróż dookoła świata, to musimy mieć czym się w tą podróż wybrać. No i słuchajcie, rowerem raczej nie pojedziemy, bo to strasznie daleko. Samochodem na przykład przez ocean też nie przejedziemy, więc będziemy potrzebować samolot. I teraz, jeśli wszyscy mają w domku, a myślę, że mają, kartkę zwykłą taką papieru, to teraz szybciutko biegniemy po kartkę papieru, bo za chwilkę będziemy robić samolot, którym wybierzemy się w podróż dookoła świata. Więc teraz wszyscy mają kilka sekund na to, żeby gdzieś tam w domku znaleźć kartkę papieru i za chwilkę będziemy robić samolot, którym wybierzemy się w podróż dookoła świata. Słuchajcie. Jeszcze... Ile potrzebujecie? 10 sekund, dacie radę, ja odliczam od 10 do 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No dobra, mam nadzieję, że ci, którzy są ze mną, już mają kartkę papieru. I słuchajcie, zaczynamy od tego, że naszą kartkę papieru zginamy na pół. Mogą rodzice tutaj pomóc troszkę, jeśli są gdzieś... w pobliżu. Zginamy sobie w ten sposób karteczkę na pół, żeby się zrobił taki wąski prostokąt. I później rozkładamy tą karteczkę, tak żeby było zgięcie tylko, ale żeby kartka była rozłożona. I teraz uwaga, kolejny krok. Różki nasze zaginamy sobie tak, żeby tutaj ta krawędź dotknęła do tego zagięcia. Ja tutaj zrobię szybko na kolanku, żeby Wam pokazać, jak to powinno wyglądać. O, w ten sposób zaginamy. Widzicie, żeby ta krawędź dotykała do naszego zagięcia. Kto do nas dołączył dopiero teraz, to słuchajcie, zabieram dzisiaj wszystkie dzieci w podróż dookoła świata. Potrzebujemy tego samolotu, więc szybciutko idziemy po kartkę papieru. I z drugiej strony zaginamy w ten sam sposób naszą karteczkę, żeby też tutaj powstał nam taki dziubek naszego samolotu. Tak jest. I rozkładamy. Na razie mamy taki domek. Na razie wszystkim powinien wyjść taki domek. I słuchajcie, lecimy dalej, bo to nie koniec. Na razie domkiem byśmy nie polecieli w podróż dookoła świata, więc musimy jeszcze tutaj trochę poczarować, żeby nam się to zmieniło w samolot. Słuchajcie, teraz tak, ta krawędź musi się przykleić do tego zgięcia, więc jedziemy. Ja tutaj robię szybko na kolanie i już Wam pokażę. Proszę bardzo, w ten sposób. Tak, czyli tutaj ta krawędź do środeczka. Mam nadzieję, że wszyscy nadążają. Jak nadążacie, to dajcie jakiegoś kciuka. I w drugą stronę teraz, ciach, znaczy nie w drugą stronę, tylko druga strona teraz też, o, drugą stronę zaginamy, hops, i powinien wyjść teraz taki bardziej już namiocik, już nie domek, tylko namiocik, Mam nadzieję, że wszyscy taki namiocik, którzy ze mną są, robią. I teraz już ten samolot możemy sobie zgiąć w ten sposób, czyli to zgięcie, które robiliśmy na początek, z powrotem tutaj zaginamy, bo jeszcze ostatni krok nam został, już ostatni krok i będziemy mieli samolot. Musimy zrobić teraz skrzydła, troszkę dopracować. I teraz uwaga, ta krawędź musi dotknąć do tej krawędzi, tak? Czyli ta idzie do tej. Już Wam szybciutko tutaj pokazuję, jak należy to zrobić. O, w ten sposób, nie wiem, czy tutaj dobrze widać, ta krawędź do tej i teraz w drugą stronę robimy z drugą krawędzią. Hyc. I powinien nam wyjść taki samolot. Słuchajcie, mamy już samolot, więc możemy lecieć.
chyba możemy, co? Dajcie znać, czy jesteście już gotowi na podróż dookoła świata. Ale słuchajcie, jeszcze przed tą podróżą dookoła świata, skoro jesteśmy tancerzami, to musimy się oczywiście rozgrzać, więc samolot na razie odkładamy, żeby tam wszyscy go przygotowali, zatankowali przed naszą podróżą, a my wstajemy i robimy rozgrzeweczkę. Mam nadzieję, że wszyscy już są gotowi. Maszerujemy, na początek tylko tupiemy w podłogę i uwaga, teraz skaczemy, hop, hop, i bioderka w dół, i w górę, hop, 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 hop. Dobrze, uwaga, jedno ramionko rozgrzewamy, ciach, hop, 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 hop. Dobrze, i drugie, mocno otwieramy, zamykamy i szybko. I uwaga, teraz dwie rączki, małe skrzydełka i duże skrzydełka, małe i szybciutko, hop, 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 hop. Uwaga, rączki na bioderkach, skrzydłowi i skaczemy, hop, 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 i bioderka i skaczemy, hop, 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 i bioderka, a teraz rączki i rączki też skaczą i bioderka w dół i w górę, i w górę, uwaga, rączki do boku, stajemy na jednej nodze i kopiemy do przodu nogą, rozgrzewamy teraz podwozie naszego samolotu. A to ja muszę trzymać na jednej nodze, chociaż to nie takie proste. I uwaga, druga nóżka, uwaga, kopiemy, mocno, mocno, prostujemy nóżkę. Mam nadzieję, że uda Wam się stanąć na jednej nodze i teraz kręcimy kółeczka. Musimy rozgrzać podwozie naszego samolotu przed podróżą. Uwaga, rączka do góry, rączka do góry i zrzucamy w dół. Góra i skaczemy. Ha, i bioderka. I skaczemy. Ha, tak jest, rozgrzewam całe ciało. Bioderka w dół i w górę. Ha, 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 ha. I w dół bioderka i w dół. Uwaga, teraz robimy skrzydła samolotu. I rozciągamy w jedną stronę i w drugą. Ha! I ha! Mocno się rozciągamy na boczki. Tak jest. Uwaga, macie ci siłę skakać. Ha! Ha! I bioderka w dół i w górę. I w dół bioderka i do góry. Ha! 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 Mocno, mocno bioderka. Mam nadzieję, że macie jeszcze siłę. I bioderka w dół i w górę. Hop, 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 hop. Dobrze. Bioderka w dół i w górę. Trzęsiemy mocno. Dobrze. I uwaga, chodzimy teraz po całym pokoju jak żyrafy na paluszkach. Jak żyrafy na paluszkach chodzimy. A teraz uwaga, zadzieramy paluszki, idziemy po całym pokoju. Jak dziadki i babcie zrobione na piętach. Dobrze, idziemy po całym pokoju na piętach. Ekstra. A teraz uwaga, zamieniamy się w bociany. Robimy dzioby jak bociany. I wysoko kolanka podnosimy. I chodzimy jak bociany po całym pokoju. Wysoko, wysoko kolanka. Tak jest, super. No dobrze. To chyba już jesteśmy rozgrzani. Dajcie znać, czy się rozgrzaliście porządnie. I teraz, zanim jeszcze polecimy w podróż, musimy troszkę odpocząć i troszkę się rozciągnąć. Więc wyciągamy nóżki prościutkie do przodu, siadamy na podłodze. I teraz, słuchajcie, będziemy robić galaretkę. Trzęsiemy nasze nóżki, robimy galaretkę, na przykład truskawkową, a może bananową, albo czekoladową. Dobra, i uwaga, wylewamy polewę na naszą galaretkę i smarujemy, teraz smarujemy, smarujemy naszą galaretkę polewą pyszną. Smarujemy, smarujemy po same paluszki, a kolanka trzymamy proste, nie podnosimy tak kolanek, tylko prościutkie kolanka cały czas. I smarujemy, smarujemy naszą galaretkę. A teraz może przed podróżą jeszcze trzeba coś zjeść, więc wcinamy naszą galaretkę, próbujemy dotknąć buzią do kolanek, uda nam się. Nym, 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 nym.
galaretka wyszła, co? Pychotka, pychotka. To teraz uwaga, tutaj nakładamy kolorowy klej tęczowy. Sklejamy nasze stópki. Mocno, mocno muszą być sklejone. Plecki prościutkie. I nóżki na boczki machają jak motylki. Rozgrzewamy nasze skrzydła przed podróżą dookoła świata. Ciekawa jestem, gdzie my dzisiaj dolecimy. Więc machamy, machamy, machamy skrzydełkami. Mocno, mocno, mocno. I teraz uwaga, będzie trudne zadanie. Próbujemy rozprostować skrzydełko motylka do góry wysoko i zaglądamy, jakie to skrzydełko ma kolor. Jaki ma kolor? Chyba jakieś jest świecące, brokatowe, a drugie skrzydełko, zaglądamy, jakie drugie skrzydełko ma kolor. Tutaj jakieś tęczowe, ale piękny motylek. To teraz uwaga, będzie znowu super trudne zadanie. Próbujemy dotknąć nosem do stóp. Komu się uda? Ja sama nie wiem, czy mi się uda. No to już było trudne, słuchajcie, ale chyba mi się udało, a Wam? Dajcie znać, czy się udało dotknąć noskiem do stópek. A teraz nóżki na boczki rozkładamy. I po jednej nodze idą robaczki. Idą mróweczki, idą biedroneczki, idą żuczki do samej stópki i uciekają robaczki. I do drugiej, po drugiej nóżce idą mrówki, idą żuczki, idą. I uciekamy. I teraz do środka. Idą biedroneczki, idą mróweczki, idą daleko, 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 daleko. I uciekamy przed robaczkami. No dobra, to teraz szybciutko na brzuszki się kładziemy. Na brzuszki i robimy piękną foczkę na brzuszku. Rączki prostujemy, główka w tył patrzy i zaglądamy, co tam z tyłu widać. Co tam ciekawego? Słuchajcie, chyba widzę nasz samolot gotowy do drogi. No dobra, słuchajcie. To ja tutaj zobaczę, czy wy też już jesteście gotowi. Czy jesteście? Pola z rodzicami melduje obecność. Super, pozdrowienia dla Poli. Słuchajcie, no to teraz przyszedł czas, żeby wziąć nasz samolot i żeby wyruszyć w podróż dookoła świata, ale... Słuchajcie, wiecie, co jest najlepsze? Ja nie wiem, gdzie my polecimy, bo ja nie umiem kierować samolotami. Wy umiecie kierować? Ciekawa jestem, czy wy umiecie kierować samolotami, ale jak wy też nie umiecie, to nikt nie wie, dokąd my dotrzemy, więc będzie wielka niespodzianka. Uwaga! Bierzemy tak samolot i teraz dookoła świata lecimy. Dookoła świata, dookoła świata, dookoła świata lecimy, 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 lecimy. I wziąłem! Wylądowaliśmy. Trzeba zajrzeć przez okno. Gdzie my jesteśmy? Słuchajcie. Widzę jakieś kapelusze. Dużo kapeluszów. Jakieś byki. Jest tu bardzo ciepło. I wydaje mi się, że słuchajcie, jesteśmy w Hiszpanii. Chyba dolecieliśmy do Hiszpanii. To musimy tutaj zatańczyć jakiś hiszpański taniec. I słuchajcie, taki hiszpański taniec nazywa się flamenco. Więc teraz będziemy tańczyć flamenco. Słuchajcie, bardzo ważne są rączki we flamenco. Są bardzo piękne jak kwiaty. Tutaj kręcimy, kręcimy, kręcimy rączkami z jednej strony. Potem będziemy kręcić rączkami z drugiej strony. Później rączki idą na bioderko i robimy kroczek do boku. Hop! Dostawiamy, dostawiamy. Dostawiamy, dostawiamy i potem robimy go, go, go. Ramionka idą mocno, hop, hop, hop. I rączki do góry. Później będą rączki iść pięknie, kręcą się do góry. Opuszczamy. Jeszcze raz idą do góry, do góry, do góry. Opuszczamy. I jak będzie refren, to będziemy iść po całym pokoju i falować będziemy pięknie rączkami. Bo wiecie, że Hiszpania leży nawet nad oceanem i nad morzem, więc będziemy pokazywać, jakie piękne fale są na tym morzu, na tym oceanie i po całym pokoju będziemy na paluszkach chodzić i pięknie falować, 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 a później będziemy tańczyć nawet na jednym kolanku i będziemy klaskać w dłonie. No dobrze, mam nadzieję, że pamiętacie wszystkie kroczki. Na początek zaczniemy w miejscu, nóżki sklejone, i tylko rączki pięknie falują. No dobra, to próbujemy z muzyczką. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Uwaga, uwaga, bo jedzie łamaga. Zaczynamy. Uwaga. Na początek tylko rączki falują. Pokazujemy, jakie są fale na morzu. Wy
wysoko, gączki do góry. I uwaga, klaszczemy teraz w dłonie. I piękne gączki jak kwiaty. Kręcimy. I uwaga, z drugiej strony. Mocno, mocno. Super. I jeszcze raz kręcimy w jedną stronę. I w drugą. I uwaga, otwieramy gączki. Wędrujemy bioderka. I krok do boku. Ciach, 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 ciach. I ramionka. Go, go, go. I gączki. Wysoko, wielkie koło rysujemy. Ciach. Jeszcze raz nóżki. I uwaga, ramionka. Go, go, go. Rączki. I uwaga, idą gączki jak kwiatuszki do góry. Otwieramy. Jeszcze raz do góry. I otwieramy. I uwaga, idziemy po całym pokoju i robimy wielkie fale. Na paluszkach. Po całym pokoju idziemy i rączki mięciutkie falują. Tak jest. Po całym pokoju idziemy. Wielkie fale robimy. Uwaga, teraz wręczamy na kolanko i zaczynamy w dłonie. I z drugiej strony. Tak jest. I jeszcze raz. Ciach, 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 ciach. I z drugiej strony. Uwaga, wstajemy. Rączki z boku i kręcimy rączki jak piękne kwiatki. Możemy tego dodać jeszcze bioderka na boczki. I z drugiej strony. Kręcimy mocno, wysoko. Nie tutaj tak nisko rączki, tylko wysoko w górze. I uwaga, otwieramy rączki do boku i na bioderka. I uwaga, i do boczki, to i złoć, i złoć. Ha. I ramionka, go, 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 rączki. I jeszcze raz nóżki, to i złoć, ciach, ciach. I ramionka, go, 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 rączki. Wow. I rączki idą do góry, kręcimy. Otwieramy do boczku i jeszcze raz do góry kręcimy. Otwieramy. I uwaga, idziemy po całym pokoju i falujemy rączkami. Na paluszkach idziemy jak damy. Rączki pięknie falują. Tak jest pięknie. Na pewno dzisiaj prawdziwe damy na paluszkach. Uwaga, rękami na kolanko. No zatańczyliśmy pięknie flamenko, więc chyba możemy lecieć dalej, co? Ja jestem ciekawa, co tam jeszcze na nas czeka, więc bierzemy nasz samolot tam, gdzie zaparkowaliśmy. Musimy go teraz z powrotem odpalić, bo lecimy dalej. Już nam się ta Hiszpania znudziła, ale zapamiętajcie, że w Hiszpanii tańczyliśmy flamenko. Mam nadzieję, że zapamiętacie. Bierzemy nasz samolot i uwaga, lecimy dookoła świata. Lecimy, 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 lecimy dookoła świata, lecimy, lecimy, lecimy. I uwaga! No dobra, gdzie my teraz jesteśmy? Wyglądamy za okno. Słuchajcie, ja tutaj widzę jakieś kaktusy rosną. Jakieś pustynie, stepy. I dużo koni. Słuchajcie, chyba teraz wylądowaliśmy na Dzikim Zachodzie. A wiecie, kto jest na Dzikim Zachodzie? Tutaj są kowboje. To chyba zatańczymy z kowbojami teraz. Słuchajcie, tylko musimy znaleźć jakiegoś konia, bo będziemy jechać też na koniu. I nawet będziemy tańczyć z koniem. Słuchajcie, jest tu gdzieś jakiś wolny... O, dobra, tutaj jest mój koń i słuchajcie... Będziemy wsiadać na konia. O, jest wysoki, więc trzeba wysoko podnieść nogę. Tak wiecie, ach, tak wysoko. I teraz łapiemy naszego konia. Nóżki są szeroko. Łapiemy naszego konia. I jedziemy, 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 jedziemy na koniu. Jedziemy, jedziemy. I oczywiście prawdziwy kowboj musi mieć też lasso. Więc jeszcze będziemy kręcić naszym lasso. Ale słuchajcie, ten koń to jest taki płochliwy i on lubi uciekać. I jak my go na chwilę zostawimy, to on będzie nam uciekał, więc będziemy się rozglądać. Mocno uginamy nóżki.
rozglądamy się, gdzie jest nasz koń i jak go zobaczymy, to będziemy kręcić lasso i rzucać mocno, żeby złapać tego konia. No dobra, ciekawe, czy macie dobrego cela. I jeszcze musimy się nauczyć, jak chodzą prawdziwi kowboje. Nóżki szeroko, rączki tak do boczku. To wiecie, są tacy wielcy kowboje. Nie takie małe myszki. Tylko wielki kowboj musi być. I teraz idziemy do przodu i szybko. Hop, 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 hop. I do tyłu, do tyłu, do tyłu i szybko. Ciach, 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 ciach. No dobra, i słuchajcie, najważniejsza rzecz. Kowboj ma często taką groźną minę. Więc teraz wszyscy robią taką groźną minę. Ojejku, jacy groźni kowboje są tam po drugiej stronie. No to chyba jesteśmy gotowi do tego, żeby zatańczyć z kowbojami jak prawdziwi kowboje. Jesteście gotowi? No dobra. To zaczynamy. Uwaga. Uwaga, wysoką nogę, wsiadamy na konia, chłopiemy go i jedziemy na koniu. Jedziemy, 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 trzymajcie go mocno, żeby nie uciekł. I zostawiamy naszego konia, idziemy do przodu i szybko, hop, hop, hop. I do tyłu, do tyłu i wsiadamy na konia. Jedziemy, 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 jedziemy na koniu. I uwaga, kręcimy lasso. Wysoko, wysoko, rączka w górze. I uwaga, zostawiamy naszego konia, groźny kowboj, do przodu. Ciach, ciach, ciach. I do tyłu. I szybko. Groźna mina i do przodu. I szybko. I do tyłu. Dobrze. I uwaga, rozglądamy się, bo oczywiście nasz koń uciekł. Tam jest. Kręcimy lasso i rzucamy. Och, nie udało się, gdzie on znowu uciekł. Rozglądamy się, tam jest, kręcimy lasso, rzucamy, mamy go, wsiadamy na konia, łapiemy go mocno i jedziemy. I uwaga, kręcimy lasso, wysoko, 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 rączka w górze. Tak jest, zostawiamy konia, idziemy do przodu i szybko, ciach, ciach, ciach. I do tyłu, i szybko, i do przodu, do ramienia. Ciekawe, kto ma najgroźniejszą minę do tyłu. A ten koń znowu uciekł. Rozglądamy się, gdzie on jest. Teraz tam kręcimy lasso i rzucamy. Ach, nie, nie udało się. Gdzie on znowu uciekł? Tam jest. Kręcimy i rzucamy. Mamy go. Wsiadamy do konia i jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej. I uwaga, kręcimy lasso. Wysoko, wysoko, rączka w górze. Tak jest, świetnie. No dobrze, słuchajcie. Chyba zdaliśmy egzamin i prawdziwi z nas kowboje. Dajcie znać, kto z was miał najgroźniejszą minę. Taką bardzo groźną. Jestem ciekawa, kto był najgroźniejszym kowbojem tutaj. Ale słuchajcie, pojeździliśmy trochę na koniach. Trochę potańczyliśmy z kowbojami, ale nie wiem jak wy. Ja to jestem ciekawa, gdzie jeszcze ten samolot nas zawiezie. Więc może wsiądziemy do tego samolotu i polecimy w jakąś podróż. Zobaczymy, gdzie tym razem wylądujemy. Byliśmy już w Hiszpanii, na Dzikim Zachodzie, ale jeszcze ciągle nam mało. Słuchajcie, ja to jeszcze jestem ciekawa, gdzie ten samolot nas zabierze. Więc wsiadamy z powrotem do samolotu. Nie ma na co czekać, co? Wsiadamy do samolotu, bierzemy nasz samolocik. Uwaga. Trzymamy pasy zapięte. Wszyscy gotowi do lotu? No to uwaga, lecimy dookoła świata, dookoła świata, dookoła świata, dookoła świata i siup! Gdzie my teraz jesteśmy? Znowu musimy wyjrzeć przez okno. Słuchajcie, tutaj też jest strasznie gorąco. Po samych ciepłych krajach latamy. Ale mi się wydaje, że teraz dotarliśmy do Brazylii. Słuchajcie, jesteśmy teraz w Brazylii, z tego Dzikiego Zachodu. Dolecieliśmy aż do Brazylii. O, widzę, że Pola miała tę najgroźniejszą minę. No dobrze, prawdziwy cowboy. Słuchajcie, no to teraz byliśmy na tym Dzikim Zachodzie, a teraz dolecieliśmy do
Brazylii. No i słuchajcie, skoro w Hiszpanii było flamenko, na Dzikim Zachodzie był taniec kowbojów, no to w Brazylii musi być oczywiście samba, więc będzie teraz gorąca brazylijska samba, ale najpierw musimy się nauczyć kroczku podstawowego samby. Ciekawa jestem, czy wy znacie. Może ktoś pamięta nawet z naszych zajęć. Rączki dajemy na bioderkach i krok podstawowy samby jest bardzo prosty. Nóżka idzie do boku, dostawiamy nóżkę i znowu do boku, dostawiamy. Najważniejsze są ugięte kolanka. Nie tańczymy takich drewnianych nogach albo jak roboty. Tak nie tańczymy, tylko nóżki są mięciutkie jak poduszki i uginamy kolanka cały czas. Jakbyśmy tańczyli na chmurce albo na poduszkach. I jak to jest dla was super łatwe, to możecie spróbować troszkę trudniejszą wersję, czyli nóżka do boku i odstawiam do tyłu drugą nóżkę. Do boku i do tyłu. Ciach, 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 ciach. No słuchajcie, ja myślę, że możemy spróbować sobie zrobić tą trudniejszą wersję, czyli z nóżką do tyłu, bo wy jesteście super tancerze, więc na pewno sobie dacie radę. I jeszcze czego musimy się nauczyć, to krok podstawowy samby do przodu. Czyli robimy krok do przodu, łączymy nóżki do tyłu i łączymy. O, to łatwizna dla was, na pewno bułka z masłem. Wszystko macie w małym paluszku na pewno. Więc próbujemy jeszcze chwilkę do przodu. Złącz nóżki do tyłu, złącz nóżki. A jak będzie refren, to idzie rączka do góry, druga rączka do góry i w dół. I robimy ciki, 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 tak? Czyli mocno ruszamy bioderkami, bo bioderka są w sambie bardzo, bardzo ważne. Więc teraz jeszcze musimy rozwiać te bioderka na boczki. Kółeczko w jedną stronę, kółeczko w drugą stronę. Rozgrzewamy jeszcze kolanka, bo kolanka też są bardzo ważne, żebyśmy byli gotowi do prawdziwej brazylijskiej samby. I jak już jesteśmy gotowi, no to chyba zaczynamy. Na początek rączki na bioderkach. Tylko będziemy uginać kolanka, czyli tańczymy na chmurce. Uwaga, uwaga, mam nadzieję, że wszyscy są gotowi. Uwaga, rączki na bioderka. I tylko kolanka. Troszkę ściszymy trochę. Tylko kolanka uginamy jak na poduszeczkę pięknych mięciutkich tańczymy. I uwaga, zatrzymujemy się. Rączka, rączka. Uwaga, teraz robimy wielkie fale w jedną stronę i w drugą. Tak, jest jeszcze raz w jedną stronę. Mocno, mocno falujemy rączkami i krok sam do powolutku. Do tyłu nóżka, ciach. Do tyłu i szybko. Hop, 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 hop. I uwaga, próbujemy do przodu i łączymy nóżki. Do tyłu i szybciej. Ciach, 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 ciach. Do przodu i złącz. Zatrzymujemy się, rączka, rączka, i w dół, i bioderka. Ciki, 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 da. Rączka, rączka, i w dół, i bioderka. Ciki, 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 da. Uwaga, kolujemy rączkami w jedną stronę. I w drugą. Pięknie, pięknie, wielkie fale robimy. Tak jest, a teraz uwaga. Rączki falują, a my robimy piękne obroty. Kręcimy się dookoła. Dobrze, i w drugą stronę. Ha, 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 ha. Tak jest, zatrzymujemy się. Rączki na bioderkach. I ciach, ciach. I bioderka. Ciki, 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 da. Rączka, rączka. W dół i mocno bioderka. Ciki, ciki, da. I falujemy w drugą stronę. I w drugą. Tak jest, jeszcze raz w jedną stronę. I w drugą. Uwaga, przymieramy sobie nasz krok samby. I do tyłu nóżka. Krok do tyłu i szybko. Ciach, 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 ciach. Mam nadzieję, że dajecie radę. I na przodu krok i złącz nóżki do tyłu. I złącz i szybko. Krok i złącz, krok i złącz. I na boczki ostatni raz. Do tyłu, powolutku. I rączka, rączka, w dół i mocno. Bele ciki, 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 da. Rączka, rączka i bioderka. Ciki, 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 da.
I mocno! I palujemy tymi nóżkami mocno. I drugą. Tak jest. I ostatni raz. I palujemy. No dobrze, słuchajcie. Dajcie znać, jak wam poszła nasza prawdziwa brazylijska samba. Słuchajcie, było gorąco, co? Też gorąco w tej Brazylii, słuchajcie. No to teraz mi się wydaje, że musimy wsiąść w nasz samolot i spróbować dotrzeć do Polski. Chyba musimy wrócić już do domku, bo byliśmy już w Hiszpanii. Pamiętacie, jak zwrotanie z Hiszpanii? Oczywiście flamenco. Później byliśmy na Dzikim Zachodzie i tańczyliśmy z kowbojami, a w Brazylii tańczyliśmy brazylijską sambę, więc bardzo dużo wrażeń na dzisiaj. Więc słuchajcie, teraz bierzemy nasz samolot. Ale mój wpadł za kanapę. Poczekajcie, muszę go wyjąć, bo tam zaparkował gdzieś daleko. O, mam go. Słuchajcie, to teraz ostatni raz wsiadamy do naszego samolotu i wracamy do Polski. Uwaga! Bierzemy nasz samolocik i lecimy dookoła świata, prosto do Polski. Mam nadzieję, że dobrze wylądujemy. Lecimy, lecimy, lecimy dookoła świata, lecimy, lecimy! Oj, chyba było twarde lądowanie, słuchajcie, ale wyglądamy przez okno. No, trafiliśmy do Polski. Słuchajcie, była wielka, wielka wyprawa. Więc teraz troszeczkę musimy odpocząć po tej naszej wyprawie dookoła świata, bo zwiedziliśmy tak dużo miejsc. Tyle kilometrów zrobiliśmy, więc teraz troszeczkę sobie odpoczniemy, żeby troszeczkę się wyciszyć. Uwaga, uwaga. Stajemy, nóżki szeroko i robimy głęboki wdech, rączki w górę idą. I dmuchamy rączki w dół. Jeszcze raz w górę. I w dół. I jeszcze raz w górę. I w dół. I wyciągamy rączki do góry. I sięgamy do jednej nóżki. Kolanka prosty i my trzymujemy do pięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze raz do góry i do drugiej nóżki. I liczymy do pięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze raz do góry i teraz do środeczka. Rączki dotykają. Idziemy do przodu, na rączkach do przodu i robimy naszą foczkę piękną, główka w tył, rozciągamy brzuszki. Tak jest. I teraz siadamy na kokardkę, nóżki skrzyżowane i nabieramy farbę na rączkę i malujemy wielką tęczę, mocno do boczku się rozciągamy w jedną stronę. Rączką nabieramy farbę, malujemy, malujemy drugą rączką wielką tęczę. Teraz dwie rączki do góry i pokazujemy, jak się śnieg padał za oknem. Tak, spadał, 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 spadał na dół. I jeszcze raz do góry i śnieg spada. Spada, 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 spada śnieg na dół. I jeszcze raz w górę i ostatni raz spada, 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 spada śnieg. No dobrze, troszkę już odpoczęliśmy, ale słuchajcie, to nie koniec zadań, jakie mam dzisiaj dla was. Znowu muszę wziąć mój samolot za kanapy, poczekajcie. Mam nadzieję, że wasze samoloty są całe po tej naszej podróży, ale słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że te samoloty są takie trochę łyse. Takie jednokolorowe. Więc zadanie na dzisiaj, albo nawet na jutro jeszcze dla was jest takie, żeby każdy z was ten samolot pokolorował.
zakolorował, ozdobił, tak jak mu się podoba. Może być w kwiatuszki, może być w serduszka, może być w gwiazdki. Można go pokolorować jak tylko chcecie. I później możecie w komentarz pod tym naszym live'em, pod tą transmisją, wstawić zdjęcie swojego samolociku, żebym zobaczyła, jakie piękne, kolorowe samoloty zrobiliście. No i może jeszcze się wybierzemy w jakąś podróż dookoła świata. A może następnym razem polecimy nawet w kosmos. No, słuchajcie, więc musicie pięknie przyozdobić swoje samoloty. A teraz po tych pięknych zajęciach, których pięknie ćwiczyliście, podnosimy rączkę do góry, kładziemy ją na głowie i wszystkie dzieci powtarzają za mną. Mówimy tak. Jestem super tancerką. I teraz wy mówicie. Jestem super tancerką. I dalej. Świetnie mi poszło. I teraz wy. Świetnie mi poszło. A na koniec wszyscy głośno mówią. Brawo ja. I oczywiście musimy jeszcze zrobić pa pa. Przybijemy taką piątkę na odległość. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą podróż. Byliście super, super, super. Czekam na zdjęcia Waszych samolotów ozdobionych i widzimy się już niebawem. I przypominam, że możecie korzystać ze wszystkich zajęć, jakie tutaj będą, więc na pewno jeszcze znajdziecie coś ciekawego dla siebie. A my, tak jak mówiłam, widzimy się już niedługo. Dziękuję Wam bardzo. Życzę wszystkim cudownego wieczoru i do zobaczenia. Buziaczki, dziękuję bardzo.